No cześć, tutaj Indie Warcraft, zapraszam wszystkich na kolejną fantastyczną misję kampanii ludzi w Warcraft 3, Warcraft 3, ale najpierw przerywnik, rozbieżne stanowiska. Jazda, poznajmy tę historię. 3 dni później w ruinach Stratholm. Zostawiłam jajka na gazie, ja też. Wszystko spłonęło. Chlip. O, Janina jest. Tylu martwych, tyle śmierci. Nie mogę uwierzyć, że Arthas był do tego zdolny. Jaina! Jaina Proudmoore! Lord Ather? Och, Jaina. Czułem, że cię tu właśnie znajdę. Gdzie Arthas, dziewczyno? Dokąd zabrał flotę? Na grzyby poszedł. Przyszedł tu, nim wypłynął. Błagałam go, żeby został. Mówiłam, że to może być zasadzka. Dokąd wyruszył? Do Northrend. Ruszył z Amalganisem do Northrend. Głupiec. Muszę o tym powiadomić króla Terenasa. Nie obwiniaj się, dziewczyno. Nie miałaś nic wspólnego z tą rzezią. No to teraz nie powinno... Nieważne. Aha, dobra, to już koniec. To przecież ci ludzie wszyscy teraz powinni być chyba nieumarłymi, nie? A tu stoją i czekają. O, jest ten. Długopióry. Na razie umarli leżą jeszcze w ziemi. Ale nie daj się zwieść. Na północy twój młody książę znajdzie tylko śmierć. Ty? Arthas robi to, co uważa za słuszne. To chwalebne. Ale namiętności przywiodą go do zguby. Teraz wszystko zależy od ciebie, młoda czarodziejko. Musisz poprowadzić swój lud na zachód, do starożytnej krainy Kalimdor. Tylko tam zdołasz pokonać cień i ocalić świat przed płomieniem. Nie będę cię słuchać, ptaku. Rozdział 7, brzegi Northrendu. Miesiąc później na tak, jesteśmy już w Northrend. O, stateczki. Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. Kapitanie, czy wszystkie oddziały są policzone? Prawie. Tylko kilka okrętów. Świetnie. Po pierwsze, trzeba założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. Kilka okrętów co? Oto jest pytanie. Nie trzeba okay. mi się kłaniać. Co? On uderza kilofem w skrzynkę i to coś robi? Okej. Podoba mi się. Oczywiście. Dobra, mamy już oddział. Oczywiście. Idziemy podbijać te ziemię. Nie wiem, czy tu w górę powinien iść. Są... Wilki! Wilk mrozu! Jestem. No kurde, one krytyczne obrażenia potrafią zadawać. Na honor. No dobra, tutaj jakoś nie mikruje jeszcze. Rozgrzewkowa, pierwsza bitwa. Arthas cały czas z młotem, z kulą ognia. O nie, kapłan, to niedobrze. Nie trzeba mi się kłaniać. Nie ma obrywać akurat. O, on siebie też potrafi leczyć. Czemu myślałem, że nie może? Mądry plan. W ogóle nauczyłem się z komentarzy, że mag ma rozproszenie magii i to też zabijanie umarłych, więc nice. Jak najbardziej. Człowiek się uczy całe życie. O, dużo znowu wilki. No, jak zwykle się jednostki blokują u siebie, o siebie. Nie trzeba. Dobra. Myślę, że tego większego trzeba najpierw zabić, bo on ma największe obrażenia. Ty, oni mają jeszcze jakąś aurę, tak? Zadaje ona w walce zwiększone obrażenia, no nieźle. Dobra, jeszcze nic nie trzeba leczyć. Zwój bestii. Aha. No i co w takiej sytuacji? To jest zwój bestii, to jest właśnie to, co wilki teraz mają na sobie. To by się nawet przydało podczas jakiejś bitwy, ale... No, Janina nas zdradziła. Więc trzeba, no niestety, zostawić to tutaj, ale może będę pamiętał. Nie będę. Światłości. Oczywiście. Mądry plan. No, wilki, wilcy i wilków. Dobrze, bo dostajemy za nich kasę, więc... Jakieś niebezpieczeństwo? Więc, no, zakładam, że ta kasa się może do czegoś przyda, może będzie jakiś sklepik, może będzie coś... O, trole! Światłość lodowe! Jest mą siłą. Dawać! Dawać te lodowe... jeszcze... Oj, kurde. Kurcze. To jest sporo tego. To może jakoś źle idę. Ale no. Aha, jeszcze mógłbym obronę... A nie mogę obrony włączyć na figurach, bo nie mają tego ulepszenia, dobra.
To nie, to nie. Dobra, Arthas, dawaj z młotem na tego największego. Tylko kozaka zawsze trzeba na pierwszy strzał wziąć, to reszta potem wymiękka, ja wam mówię. Ja tyle bujek w życiu stworzyłem. Tyle razy mnie ktoś tam ścigał, go, ja wiem. Z moimi po prostu wskazówkami przez życie. No swoje miksturę to sobie mogę zażyć. Nie wiem po co, ale mogę zażyć. Oczywiście. Trochę marnotrawstwo, ale Arthas się uleczy, może kapłan mi energii zużyje na inne rzeczy. Gdzie to mam iść, tu w górę? Nie, to chyba bez sensu, bo się cofam, nie? Mądry... Ale dobra, tam był troll! Jak najbardziej. Nerubiański. O cholera! O, żeż ty! To nie wiem, czy ja dobrze czynię, ale dobra. Dobra, może tego najsłabszego teraz. Teraz drugą. Ojeju! Ojeju! Nie, kapłan! Przeży! No i nie przeżył. O kurde. Nie przegrał zaraz tego. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Oczywiście. Ja zgunia. Jak najbardziej. No żyj! A, nie zdążyłem, no nie! No nie! Okej, sorry. Oczywiście. Sorry, my team, my viewers. Nie trzeba mi się kłaniać. No nie, trochę zepsułem, no, nie oszukujmy. Trochę. Ja mogłem użyć zwoju ochrony. Ale to jakoś tak ciężko jest bez kitu. Dobra, jest gunia. Robiańska kulowa, czyli też da mi przedmiot, którego nie będę mógł podnieść, tak? Kula mrozu! Dobra. Przekonali mnie. Kiedy jest niesiona przez bohatera, dodaje 6 punktów obrażeń od zimna do jego ataku. Bohater może atakować z dystansu wrogie jednostki latające. Trafienia powodują również zmniejszenie szybkości. O, jacie. Spowalnia szybkość ataku przeciwników. Jakieś pioruny tu w ogóle. Wow. Okej, nie żałuję, że tu poszedłem. Tamci zginęli za ojczyznę. Za Arthasa. I teraz Arthas ma dwie kule wokół jego broni. Wow. O, przerywnik. A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. Chytry Arthas. Moja ślepa kiszka. Jasna cholera. Żadni z was nie umarli. Wszyscy jesteście żywi. Muradin? Muradin Miedziobrody? To ty? Niech mnie kule biją, chłopcze. Nie przypuszczałem, że osobiście przybędziesz nam na ratunek. Ratunek? Muradinie, nawet nie wiedziałem, że tu jesteście. Tak czy siak, wsparcie się przyda. Ja i moi towarzysze zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. Wdzięczny będę za wsparcie. Jasne, że ci pomogę, Muradinie. Ruszajmy. Chodźmy razem na tę przygodę. No dobra, mamy eksp... O, już nawet zbudowali. Widzę, że chłopaki się nie bawili. O, co jest? Co tu coś płonie? O, mamy coś nowego. Latająca maszyna. Uratuj ludzi Muradrina. Ocal bazę krasnoludów. Czyli oni są tu na dole, dobrze się bawią. My robimy... Co robimy? Bazę i tak dalej chyba. Mam tartak? Nie mam tartaku. Tartak jest pod T, dokładnie. No nie wiem, gdzieś tak, tutaj panie. Załóżmy, że sobie ciachniemy. Farma. Tak, panie. Nie trzeba mi się kłamać. Może zrobić... Nie, najpierw chłopów narobię, dopiero potem coś... O co chodzi? Coś kolejnego. Typu twierdza może. Mądry dobra, ale czy ja gdzieś mogę iść teraz? Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Coś tutaj mamy? Oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Gotów do pracy. Służę tych chorów nie, bo... O! O, jednak. Oho, oho, oho. I teraz ten kapłan by się przydał, chociaż i tak nie mam w sumie opracowanego ulepszenia. Żyrokopter, czyli maszyna latająca nie może atakować. Dobra. Ej, ja mogę przywrócić tamtej wskrzeszeniem jednostki. Nie ogarnąłem, że mogę wskrzeszać. Kurde. Nie wiem, czy to by było najlepsze użycie tej umiejętności, ale mogę to zrobić. Okej, okay, muszę ogarnąć, że mam pewne umiejętności. Dobra, uczymy się. Ty, ja mam tego krasnoluda też. O, wow, on może rzucić młotem. Służę światłości. Macie tak wyrwać na twarz młotem? To jest dopiero ból. Rozumiem. Tutaj nic nie możemy. Dobra, jak to wydobycie jest zrobione? Chyba jeszcze jednego chłopa mogę zabrać, z tego co widzę. Tak, światłość jest czas młota. Dobra. Najbardziej.
I teraz tak, tartak jest, to kuźnia. Kuźnia. To ja już pójdę. Ups, tego nie chcę. Chociaż może by się przydała też jakaś wieżyczka. To uleczymy. Dobra, to jeszcze załóżmy jeden chłop, żeby też nie przegięć z nimi. Tak, tak. I twierdza. Twierdza poderne. Bardzo instynktowne. Dobra. Już ogarnięte, przypisane. Nie wiem, czy to robić. Kurde, jakie to drogie. Nie robimy obrony. Będę chytry. Fundusze pójdą na coś innego. Twierdza się robi, coś robi. W ogóle my gramy na największej prędkości gry? Chyba tak. Służę światłości. A nawet sprawdzę w sumie z ciekawości. Gra. Czy, poziom szybkości gry, no jest największy. Sprawiedliwości niech się stanie. Już się nie okazało, że gram na jakieś niskie. Człowieka, to coś się jedna sprawa, że ja mogę szybko klikać, ale całość jest wolna. No faktycznie są nie... Halo, halo. Oczywiście, coś ci powoli idzie, co? Nie trzeba mi się kłaniać. Poradli młotem ciepną. Sprawiedliwości niech się stanie za. Okej. Arta, coś w sumie może ciepnąć? Jakieś niebezpieczeństwo? Czego ci trzeba? Wow. To ty, Daniel! Sprawiedliwości niech się stanie za dość. Jest sporo. Tego było. Nie trzeba mi się kłaniać. No idziemy w tych strzelców, tak jak mówiłem. Chociaż też na pewno, skoro to są ziguraty, to muszę zrobić kanonierów. Ale żeby zrobić kanonierów, się musi zakończyć twierdza. Perfekcyjna logika. Światłość jest mą siłą. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Więcej pracy? To ja już pójdę. Światłość jest mą siłą. O, tu znowu są te moby. Sprawiedliwości. Nie wiem, po co tym żerokopterem latam, on jest też potrzebny właśnie, jak ta ryba. Jak ten ręcznik rybie. Trzeba mi się złapać. Tutaj nic latającego nie ma, on tylko latające może atakować z tego co ogarnię. Tylko jak się mu ulepszenie zrobi, to chyba może już więcej. Jakieś niebezpieczeństwo? I ciach mu tym młotem. O! Księga zdrowia, to dla Artasa. Służę światłości. Więcej zdrowia! Moradin miedzie biodr będzie mieć tą umiejętność, Avatar. I on w sumie i tak będzie praktycznie niezniszczalny. Ruszajmy. Światłość jest mą siłą. Dobra. Skoda na start. Ruszajmy. Jakieś niebezpieczeństwo? Weźmy się za to. Mamy tą twierdzę. Jeju, ile ona się robi czasu. Tutaj farma się nie ukończyła. Tutaj już to w miarę wyleczone. To może jeszcze jedna farma. Jeszcze jedna. Zbieranie drewna też trzeba zrobić od razu. To tylko chyba kasę, złoto kosztuje, nie? Dokładnie. O, tylko stówka złota to. No problem. I teraz tak, mamy twierdzę, więc trzeba zrobić. Trzeba zrobić kolejne rzeczy. Sanktuarium nie wiem, ale na pewno warsztat się przyda i na pewno to w sumie też się może przyda i może jeszcze jedno, żebyśmy nie zamulali. Tutaj to trzeba, wiecie. Tempo. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, jeszcze jednego hopa do drewna może, bo tak naprawdę jest ciężko. Strzelców robimy, długi strzelb nie możemy zrobić, bo nie ma pieniędzy. Ruszajmy. Na honor. Służę światłości. No jest okej. Okay. Kurczę, no bez kitu, bez kanonierów się boję wchodzić, bo tu pewnie tego milion zaraz się pojawi. Niby nic nie ma, a tu zaraz ciach, infernus. No, no mówiłem, że zaraz jakiś infernal na mnie spadnie, no. Zawsze tak jest. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra, ale mikrujemy, no bo przecież nie możemy tutaj się obijać. Służę światłości. Nie trzeba mi się kłaniać. Jest okej. Chyba. I teraz kogo leczyć? Czy tego piekura, którego atakuje z góry, czy strzelca? Czy jedno i drugie może? Co jest? Co? Bogactwo! Tak po... Jeszcze bohater! Czemu zawsze jak wychodzę, to oni mi wchodzą? No nie mogę! Teraz z tego. No i pewnie, że mi sanktuarium i wszystko mi cisną, no. Służę światłości. Na honor. Czego ci trzeba? Jezu. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Jest jakieś niebezpieczeństwo? No trudno, piekura chyba stracę. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Ej, no zostaw mi ten budynek. Oczywiście. Ej, mu spokój. Nie trzeba mi się kłaniać. Nie! 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 No co jest? Zawsze w najgorszych możliwych momentach mnie atakują. No bez jaj. No panowie.
Dobra, długie strzelby. Zbieramy to drewno? O co chodzi? Nie zbieramy. Nie trzeba. Dobra, jest okej. Jej, okej, on zaraz szósty wbije, Artas może nawet ósmy. No nie ma, przebacz, widzę. Tajemne saktuarium pod Jot jest. Tak, panie. Dobra, to może jednak tych piechurów jakiś? A nie, już rycerzy mogę, ale to kurde, zanim ja zrobię rycerzy. Nie no, i tak chyba lepiej strzelców robić. Tutaj robimy kanonierów, oni są pod K, skrót klawiszowy. Tutaj samych kapłanów, bo czarodziejki są takie 2 na 10. Nie wiem, to może zostawię ten żyrokopter tutaj. Żyrokopter chyba da się naprawiać. Tak, da się? Halo? Dziękujemy, dobrze. On tutaj sobie będzie. Niech się stanie człowieka, to coś ci powoli na honor. A, i długie strzelby, to nam się na pewno przyda. Jakieś niebezpieczeństwo? Jakieś upgrade'y. Proch czarny, proch inny. Światłości. Jest! No mój ścieżę. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. O co chodzi? Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, mamy moździerze. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Tu oni fajnie mówią. Z taką wyrwą, z takim życiem. Jest moją siłą. Zresztą ten też taki niebezpieczeństwo. Jak na człowieka, to coś nie powoli. Tak, w sumie piechorów aż trudno nie potrzebuje, no bo Mieradzin... Jak Mieradzin? Muradrin miedzie brody może. Zająć się też absorbowaniem obrażeń. Nie trzeba się kłaniać. Jest gunia. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Mądry brat. Jak na człowieka, to coś powoli. Moją siłą. Jestem gotów. Dobrze, to zniszczymy. To nie może strzelać. To oni nie umarli, wciąż ich atakują. Aha, dobra, to nasi. Że nasi. Ludy potrzebują pomocy. Stawmy, są i tak za niscy. I chytrzy. Aaaa! Wow! Służę światłości. No, super, po prostu super, nie? To czemu tak jest? Czemu? Tak, panie. Serio, takie to jest trudne? Jakieś niebezpieczeństwo? Nie wiem, żyrokoptery chyba muszę robić, nie? Co ci to robi? Aha, on atakuje to. Nie, nie zdążę tego wyleczyć, nie ma opcji. Czemu nie ma więcej żyrokopterów? Jakoś tak w pakiecie. Jak mi zabili szybko! Masakra. Sprawiedliwości nie zadość. Rozumiem. Dobrze. Służę światłości. Masakra. Światłości jest moją siłą. Czy oni mi zabijają kop... O, fuck. No nie no, coś się dzieje, panie. Panie zawodniku. Co to w ogóle ma być? Ja to ginę jakoś tak lekko mówię. Pracę w ogóle. Ja to myślałem, że przejdę całą kampanię tracąc dwie jednostki, a to nie bardzo. No okej, ci też się pojawili. Dobra, zrobimy zamek, tylko najpierw musimy zrobić ołtarz królu. Ja już pójdę. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Przybyłem oczyścić te kraje. Mamy tych więcej kanonierów w ogóle? Służę światłości. Czego ci jestem trzeba? Gotów. Nie trzeba mi się kłaniać. Ja, wydawało mi się, że zrobiłem więcej kanonierów. Sprawiedliwości niech się stanie za. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś tutaj jakieś można by znaleźć moby, bo za moby dostaję złoto, więc nie szybciej będę mógł zrobić jakąś armię konkretną. Sprawiedliwości niech się stanie za. Ruszajmy. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie trzeba mi się kłaniać. Chwila, moment i gotowe. Dobra, w sumie kanonier niech od razu niszczy Zigurra, reszta się będzie bawić z jego armią. Jest moją siłą. Jak na człowieka, to coś ci powoli. Sprawiedliwości niech się stanie za. O, jest level! Level! Jest awatar. Służę światłości. Zaraz będzie mega koksem nasz Mieradzin Miurobrody. Służę światłości. Nie, tutaj też w zasadzie nic nie ma. Aha, z góry jeszcze jeden. Dobra, pomożemy. To już powoli sobie spadnie. Gdzie jest kanonier? O, tutaj jest kolejny kanonier. Tak czułem, że coś jeszcze powinno być. Może jeszcze jednego. Tak trzech lubię mieć. Strzelca. No może niech będzie i strzelec. Kapłanów. No trochę jest w sumie. Tu jest... No dobra, kapłanów nam wystarczy. To może zrobimy już w końcu ten zamek. Nie ma pieniędzy. Oddajcie nam, transferujcie. Przynajmniej i tak nic nie robi. Tyle, kurde. Machina oblężnicza. Służę światłości.
Coś tu jest. Oho, ho, 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 ho. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo. Kurde, ile razy mnie już zaatakowali, to ja nie mogę. Jak sobie życzysz. Co? Jak to kapłani pierwsi? Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nie. 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 Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Służę światłości. Nie. Czemu oni tak mnie karają? Jakieś niebezpieczeństwo? Jestem strzelcem. Kanonieru. Gdzie ten Miradzin? Gdzie on jest? O, tutaj, dobra. Ja mu trzy razy kazałem rzucić motem, on nie rzuca. Jeju, chyba przegrałem trochę z tymi kapłanami. Aha, bo ja z dwóch ro... no okej. Jakieś niebezpieczeństwo? Trochę nie ogarnąłem. O, boska tarcza. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobrze. No tak, póki co to powiem wam, że nie idzie fenomenalnie. To może jeszcze by się przydało, tylko że ten kurde zamek trzeba zrobić. Dobra, mamy złoto. O, są trzeci kanonierzy. Służę światłości. Ty serio, teraz ja tak poustawiałem budynki, że się nie da wyjść z bazy? No bez jaj, no tutaj się da. Trzeba mi się kłaniać. Przesadziłem z kapłanami. Służę światłości. Zdecydowanie. Mądry plan. Ale... sprawiedliwości. Też nie przegram chyba przez to. Światło. Ej, ale to chwila. Ja... chwila. To takie wiecie, uwolnić księżniczkę i tak jakby nie zajść do jej komnaty. O! Służę światło. Yo. O, to o! Pieniądze. Okej, okay, to mniej potrzebuje osób do wydobywania drewna już na pewno, więc oni niech sobie tutaj cisną. No widzę, że mamy duże koszta już, ale mamy armię w ogóle. O, jacie. Teraz jak te skróty klawiszowe poustawiać? Myślę, że ich dodamy do... Okej. Światłość jest mą siłą. O, wow, ja mam czterech teraz kanonierów. Pięciu kanonierów. Okej, te budynki nie mają szans. Ale wydaje mi się, że gdzieś jeszcze na środku było kiedyś coś takiego. Ja dawno temu przechodziłem tę kampanię. Nie będę tutaj w ogóle ukrywał, że nie. Ale róbmy może jednak pozorze. Nie, o, jaka fajna nowa kampania. Opracuj magicznego strażnika. Okej. Jakieś niebezpieczeństwo? Opracujmy. Chociaż nic chyba przeciwnik nie ma niewidzialnego. O nie, tutaj sobie coś nie umarli. To chyba jeszcze coś było tutaj kiedyś, nie? O, jacie. Trzeba mi się kłaniać. Coś tu... O! Prastary Wendigo. No jak zwykle. Jak zwykle. Kapłani na froncie. Dawaj mu z tego młota. Miedziajno brody. Ale mam drobnicę, jak zwykle ta armia. Kurde, ale to jednak kanonierzy też jakieś obrażenia zadają. Nie trzeba mi się kłaniać. Co? Służę światłości. On już umarł. Aha, o, reincarnation! Będziesz w następnym cieleniu? Wcieleniu, uwaga, kim? Osłem? Baranem? Lwem? Nie, jednak znowu Wendigo. Dobra, ciepniemy mu młotem, żeby nie fikał. Rękawice siły ogra. Znowu coś dla Arthasa. O, to może... czekajcie. To nie. No dobra, inteligencji jakoś chyba mocno Arthas nie potrzebuje. Nie trzeba. Tak jest chytry. Oczywiście. Ruszajmy. Ty tutaj. Jakieś niebezpieczeństwo? Ty podnieś to, ty co? Jazda. Ale mam pieniędzy teraz, z racji, że mam te dwie bazy. Ale kurde, przez te duże koszta to dwie kopalnie to są gorsze od jednej na niskich kosztach. A, jeszcze to! Nie zabrałem sobie tej maszynki. Tak, może opracuję... O, kurde. Opracuję upgrade'a, żeby mogły moje... żyrokoptery atakować. To na pewno tu ukrywa się Malganis. A to drugie nie wiem co to zrównać jest. Aha, kanonierzy mają abhaka. Ty kurczę, silne to jest. Au! Co to takie mocne jest? Jak to wszystko bije, synu. Ej, czemu się tak moja armia też wlecze? No nie. No milicja tu niewiele da. No pewnie, że kanonierzy są pierwsi. Jak kanonierzy mogli dojść pierwsi tutaj, nie? To jest dramat po prostu. Normalny ludzki dramat, o. Okej, kapłani, no. Świetnie wam idzie. Światłość jest mą siłą. Dobra, damy radę już chyba. Oczywiście. To trzeba leczyć to towarzystwo. Ono się nawzajem całkiem źle leczy. No, nie mogę go wycofać. A, przeżyj! Ty też przeżyj! Ruszajmy. No i nie przeżył. No wiedziałem, że ktoś nie przeżyje. O, ja mam tu kolejne koszary. A, mam teraz budynków produkcyjnych. To nie wiem czego potrzebuję, no bo w sumie chyba najbardziej... O, rycerzy właśnie. Myślę, że rycerzy zrobimy. Za resztę pieniądzów.
Jeszcze jakieś ulepszenia, bo... O, już nawet to chyba plus 3 mogę robić. Ej, a tu jest druga kuźnia? O, jest druga kuźnia, to ja mogę w dwóch naraz robić. Jakie są w ogóle skoty klawiszowe? MA. Jeju. Kampania powoli chyba się kończy, ludzie, ja dopiero... Nie no, ale to ciężko poznać te wszystkie skoty klawiszowe, jakich tak przecież prawie nigdy nie używałem. Machina oblężnicza. Służę światłości. Się do walki. Kurde, to też ma niezłe przyłożenie. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra. Straciłem wszystkie żyrokoptery. Super, nie ma tak zrobić na nich leczenie. O, teraz ci wychodzą akurat. Dobra, jedziemy! Odpalaj się. Co? Nie mogę. Czemu jego się odpalić? Czemu się? Co ja odpaliłem awatara przypadkiem podczas poprzedniej bitwy? No nie! No nie! No co za oszustwo? Okej, okay, no dobra, trudno. Leczymy tego naszego kapitana. No nie, no ja chciałem sobie popatrzeć, jak się miedziany ewoluuje. Dobra, może jeszcze zdążymy. Trzeba mi się kłaniać. Nie no, miazga, kurde. Jak ma się limit jednostek, to nawet ta drobnica daje radę. O, a tutaj też się co... O, wow! O, wow! O, wow! Fajerwerki! Łap to na twarz! 5 kanonierów i jeden ten placek. Jak to zmiażdżyło z Igurraty i główny budynek. Dobra, co jeszcze? Tutaj jest coś, co strzela. Tutaj może. Dobra, dobra, po kolei. No okej. Okay. Ja zgunia syną. Też może po kolei powinienem niszczyć budynki. Zwłaszcza te produkcyjne. O, znowu miedziajny wbił level. No to ma fajne te umiejętności. Po kolei, po całości przejeżdżamy. Dawaj. Tu. Nie trzeba mi się kłaniać. Teraz rozkazałem wszystkim kanonierom, żeby po kolei budynki niszczyli. Armia to tak sobie niech bije, co jest. Dawaj, ciepnij mu z tego. Puu! Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra. Coś w ogóle może jeszcze tutaj zrobimy? Wierzchowce? Właśnie, moi rycerze są tutaj. Nie mam dla nich skutów klawiszowych. Nie trzeba mi się kłaniać. Nice. Na pełnej! Jakieś niebezpieczeństwo. Już w zasadzie nie są zbyt potrzebni, teraz ich zrobimy. O, to może najpierw. Kurczę, ta machina oblężnicza też strasznie żywotna jest. Chyba jakieś dobre ma pancerze przeciwko właśnie wieżyczkom. O, i miazgunia nawet nie było blisko, pozdro poćwicz. Zielony, nieumarły, nie wiem kto to jest za bardzo. Czy to wojsko Malganisa, czy nie? Czy jakieś tam przypałętali się? No dobrze, Muradinie. Ale co wy tu w ogóle robiliście? Gdzieś na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno mogą przenieść cię do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana Ostrzem Mrozu. Przybyliśmy je odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej spotykaliśmy nieumarłych. Książę, nie znaleźliśmy żadnych śladów Malganisa. To bez znaczenia. W końcu i tak go dopadnę. Kapitanie, tu założymy nasz główny obóz. Tak, panie. Zakładaj obóz, pionku. Wszystko idzie zgodnie z planem. To nie jest tak, że mi nie idzie i nie potrafię znaleźć tego upiornego władcy. No i dobra, zwycięstwo, miazgu. Nie, tak na luzie, ale spotkaliśmy tego brodatego. Miedziajnego. 26 minut, 17 sekund. Jestem zadowolony. No dobra, dziękuję, mam nadzieję, że wam się w miarę podobało. Do następnego razu. Follow Indie Starcraft, subskrypcja, wspieranie mile widziane. Yo.